Dzisiaj mamy z jesteśmy Alien i dzisiaj będziemy sobie grali w Jailbreaka. Słuchajcie, z tego co wiem. Jailbreaka. Słuchajcie, z tego co wiem, to jest jakiś nowy samochód limitowany Carbonara. Słuchajcie, mamy taki Pagani Zondę. Słuchajcie, ja naprawdę chcę sobie go teraz kupić, bo nie wiem ile w zasadzie kosztuje. Ja mam 900 tysięcy, myślę, że starczy, ale jeżeli nie starczy, to będzie lipa trochę. Wiem, że on jedzie, jest bardzo szybki, ładnie wygląda i ma fajny dźwięk z tego co widzę. Bo tutaj piszą Badimo nam. Dobra, pojedziemy sobie Lama. Aha, dobra. I ogólnie nie wiem, czy wiecie, znaczy pewnie... O, 800 tysięcy! No, naprawdę? Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie na inny serwer. Dobra, tym razem wejdziemy sobie policjanta, żeby szybciej tam dojechać. To jest dokładnie przy Oil Rigu, przy tym nowym rabunku tutaj gdzieś. Tu dokładnie. My sobie tam się tam udamy. I w międzyczasie poinformuję was o jednej najważniejszej rzeczy, która tutaj, którą musicie zrobić. A mianowicie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, jeżeli wam się film spodoba oczywiście. I jeżeli chcecie być na bieżąco z każdymi moimi nowymi odcinkami, więc jakbyście chcieli takie odcinki więcej, no to możecie napisać w komentarzu, zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, to mnie też motywuje. No więc tutaj podjedziemy sobie już pod ten samochód. Ale znaczy, gdzie to w ogóle jest? Okazywało, że to gdzieś tu jest. A, tu. I powinien być... O, tutaj jest. A to za 3 dni dopiero. Za 3 dni już jest koniec. To jest. Dobra. To jest... Ogólnie z tego, co tam widziałem, jak wszedłem na odcinek, to... On jest jeden z najszybszych, jak nie najszybszym samochodem w grze. I to ma customizowaną tą tablicę rejestracyjną, bo to ma normalnie, tak, jak tutaj Paul Walker mam. A tutaj? To jest jakaś inna, więc dobra. Słuchajcie, kupimy sobie ten samochód. 800 tysięcy, słuchajcie, pójdzie, dobra. Trudno się mówi. I ile mi zostało? Dokładnie 115 tysięcy. Opłacało się? No zobaczymy. O, halo. Co tu się dzieje? Ja mogę wyjechać stąd? Jest jakaś inna bardziej tablica rejestracyjna. Niezwykła. Dobra. Ale szybki jest, słuchajcie, ten samochód to jest na pierwszym silniku. To już jest szybsze od mojego McLarena i od kurde wszystkiego, co ja mam chyba. Ale tak skręca, o, tak. Będę musiał się do tego sterowania przyzwyczaić tym samochodem, bo tak strasznie tak driftuje on driftuje po prostu przy skręcaniu. W ogóle wolno hamuje i... Ale to ogólnie chyba da się tutaj zmienić, nie? Dobra. Mam tutaj... Już jest ulepszony na fulla, bo ogólnie mam tutaj zapis. Zobaczymy, jak będzie ten... Teraz będzie jechał... Ile będzie w maksie jechał ten samochód. Dobra, ale coś rozpędzimy już jest 180, a ja dopiero co... To jest... Już się wali prawie. No ale... Słuchajcie, jest szybki ten samochód. To jest bardzo szybki, ale w ogóle jakoś dziwnie tutaj, co ja zrobiłem. Jołaj w dasze, tylko że nie w rokecie. Co jest? Ale takie jakieś dziwnie to sterowanie jest. Ale fajny jest ten samochód, strasznie, mi się podoba. Czekajcie, dopiero teraz zobaczyłem, że on ma... Że on może... Dwa kolorki mieścić na sobie. No nie, no bo to trochę by tak nie pasowało. No, mamy drugi kolor ciała. No, to mamy taki biały... Chrom. Chrom stały. Taki jakiś, taki nijaki. Głęboki fiolet z radiant green. Ale to tak. O! Ale ten radiant purple by tutaj pasował. Radiant red, oj. No, zależy jak tutaj by trochę pokombinować, to ten radiant red by pasował. Ale ja sobie chyba zostawię tego hyperka. Znaczy ogólnie... Aha, bo ja mam tutaj save'a. No to nie wiem, to weźmiemy sobie tego save'a. Halo, albo tego. No jest spoko. Load. Uuu, ten to ładnie wygląda, zobaczmy sobie tego czerwonego. Musi człowiek się przyzwyczaić do tego sterowania, bo to on tak strasznie ciężko skręca. Ale słuchajcie, jak się człowiek przyzwyczai, ten może być po prostu tylko lepiej i... No myślę, że takie 9 na 10 mocne bym dał do tego samochodu, bo naprawdę ma potencjał. Ja bym normalnie im grindował. W sumie zobaczymy, jak to będzie, ale naprawdę z wyglądu to też jest kozacki. W ogóle z wszystkich tak naprawdę
Z wszystkich pod każdym względem, oprócz tego sterowania trochę, ale według mnie, słuchajcie, to jest jedno z takich najlepszych samochodów w grze, znaczy lepszych właśnie. No i jeżeli wam się film spodobał, nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym odcinkiem. No a ja już się z wami żegnam, więc nie.